serdecznie. Dzisiaj ze mną Kamil Gniadek, zawodnik WCA i berserker Szczecin, który tutaj jest na miejscu w Warszawie wraz ze mną. Jest jeden z bardzo dobrych zawodników, którzy pokażą pracę przy siatce, kontrolę i sprowadzenia typowe pod MMA. Także tutaj razem z Kamilem zrobimy fajną pracę. Jesteś zawodnikiem Fenu. Dali ostatnio bardzo dobrą walkę z moim zawodnikiem Andrzejem Grzybykiem. Także tutaj też słowa uznania dla Kamila. I co, przejdziemy do jakichś konkretów. Kamil będzie tutaj ze mną to robił. Myślę, że będzie Wam się to spodoba. Jest specjalistą tej dziedziny. Okay? Głowa pod brodę, kolanko mocno do siatki i teraz będziemy robić taki ruch, że będziemy odprowadzać jego rękę, a partner automatycznie będzie starał się bronić nóg, więc będzie ją chował do środeczka. Tak? Czyli ja robię hop, chowa do środeczka, bum, zamykam brodą, podchodzę i robię posadzkę. Mocno ręka, plecy, broda, kolanko do pycha. Broda pracuje mocno pod głową moją, żeby wykluczyć mi moją... Zejście pod bronę przed jego nogami. Robię presję. Hop i teraz. Próbuję rękę mi odnieść, próbuję zamknąć. Hop, schodzę, zamykam. Widzicie głowę Kamila? Kamila głowa bardzo mocno pracuje przy moich rękach i tego, żeby wykluczyć moje nogi. I zabieram. I robię posadzkę. Przechodzę. Pozycja boczna, którą myśmy już pracowaliśmy, tak? Kontrola pozycji, stabilizacja i praca na taki. O, teraz głowa pod brodę partnera, żeby wykluczyć jego zejście. Teraz mocno kolanko do klatki. Praca mocna przyciskająca mnie do siatki. Teraz robimy, udajemy, że zabieramy jego rękę. Automatycznie partner będzie chował ją do środka. Hop, zamykam, łapię za brodę i robię posadzkę. Przechodzę do pozycji bocznej. Stabilizuję. Jest stabilizacja. Partner dociska mnie, Kamil, tutaj bardzo mocno do siatki, praca głową bardzo mocno, która wyciąga mnie w górę, praca przy siatce, moja ręka przez Kamila będzie odwiedziana do góry, ale my automatycznie przeciwnik będzie wracał z powrotem. W tym momencie, zobaczcie, nisko obsadził pozycję, plecy poszły w dół, dociska mnie głową do ręki, zabiera moją nogę, posadka na ziemię i zobaczcie, praca, dojście do bocznej, wykluczenie mojej ręki, stabilizacja i teraz są pozycje, które ubijamy, tak? W zależności od sytuacji. O właśnie, pozycja kasa zagotowana, praca, powrót, ustabilizowanie. Cześć, podobał się Wam nasz program? Dajcie nam jakiegoś lajka, zróbcie łapkę w górkę. No i co, jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli chcecie coś zmienić w naszym programie, chcecie, żebyśmy dołożyli coś od siebie albo od Was, zapraszamy do komentarzy, zapraszamy do wspólnej rozmów z nami. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.